koniec sezonu. Jak by pan go podsumował? Sezon był ciekawy. Nasza drużyna na początku sezonu, to znaczy w grudniu, zakładaliśmy, żeby się załapać do czwórki. Udało się być w tej czwórce, mieliśmy już srebrny medal, marzyliśmy, może się uda złoty, ale w czterech zawodników nie dało rady wygrać. Leszno miało 4,5 zawodnika i zdobyli zasłużenie Mistrzostwo Polski, my Mistrzostwo Polski, tak samo się cieszymy z tego. Górzanie obronili w barażu się, bo to jest wartościowy zespół i przede wszystkim tradycje tu Zielonej Górze i ten obiekt ładny, że przykro by było, jakby mieli jechać w niższej lidze. Jest dobrze, niepotrzebny ten zgrzyt tam z Ostrowem, bo to tak rzuca na ten żużel jakieś niemiłe spojrzenie, ale na pewno to się wszystko wyprostuje i będzie dalej dobrze. Panie trenerze, pan przez zimę chce jakieś zmiany w swoim zespole wprowadzić? Znaczy u nas nie chcemy robić dużych zmian, bo sprawdziło się to, znaczy 6 razy 8 jest 48, a na pewno słaby punkt był w drugiej linii za garderem. I tutaj gdyby ktoś się pojechał bez kontuzji, na pewno byśmy ten tytuł my mieli. A co na drugi rok, zobaczymy jeszcze, na pewno wzmocnimy się, będziemy chcieli się wzmocnić juniorem jednym, bo Karol już przychodzi do seniorów, a takiego wartościowego juniora by trzeba było. Nie da się ukryć, że mamy dużo młodzieży, ale to jest surowa i to trzeba dopiero obrobić. Ma pan już kogoś na oku? Znaczy, to ja mogę mieć, ale to rozmawia zarząd i prezesi i menadżer, tak że na pewno będzie to pozytywnie, uważam, załatwione i przystąpimy do nowego sezonu bardzo taką drużyną złożoną ze swoich zawodników, wsparciem może tam dwoma ostrzegającami. Pan prezes Dowcan mówił, że także z Torunia były tutaj wycieczki, gdy Wodjaków u nas był w Zielonej Górze. Panu ten chłopak się podoba? Rosjanin? Tak. Tak, on młody chłopak, robi postępy i na pewno kiedyś będzie z niego pociągać. Panie trenerze, nie ma powiększenia Ekstraligi, a pan osobiście, jakie ma na ten temat zdanie? Dobrze? To znaczy, ja byłem za, bo jednak nie da się ukryć, że nasi zawodnicy by mieli więcej meczy, a przede wszystkim szczuba pierwszej ligi, zespoły odstają od reszty i tu bym naprawdę zrobił nową stronę tych zespołów, żeby jeździli jednak w Ekstralidze,